Witajcie kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. 26 maja 2022 w Polsce mamy Dzień Matki, czyli my Polacy, Polki obchodzimy dzień, święto naszych mam. Dla wszystkich mam, dla wszystkich, kochani, wszystkiego najlepszego. I niech ten symbol tej czerwieni będzie dla was, powiem tak, no i dla mnie. Kochani, no dzisiaj u mnie cisza, tylko ptaki słychać, no święto to święto. Mój ruch jak na marszałkowskiej ustał, ludki śpią, nikt nie jeździ, stacja benzynowa, 6 rano. Ostatnie, no nieczynna święto, będzie, tutaj jest troszeczkę później czynna. Na stacji się tutaj kupuje bułeczki ciepłe, bo pieką, no pieką, w piecu oczywiście, tak jak i w marketach, także jest świeże pieczywko, znaczy głównie bułki, bo to chleba to nie, chleba nie ma, ale jakieś takie, można sobie kupić przekąski, jakieś sałatki, takie te podstawowe, tak jak kierowcy tutaj jeżdżą, kupują sobie do pracy, no tutaj posłuchaj takie, że jak jedzie się do pracy, to się wstępuje do sklepu czy na stację benzynową i się kupuje kanapkę. No, u nas w Polsce tak jest podobnie. Kochani, także witam Was bardzo serdecznie. O, pomidorki. O, następny już kwitnie, już zaczyna kwitnąć. Już. Także z moich mchu i paproci, z moich pomidorów i zieleniów. I tak, raz, dwa. 8 pomidorków samego rana. A jakie niebo? Proszę bardzo, taki jest u słońca. Taki. O, tam i samolot dzisiaj leci, także jest tak, jest, posłuchajcie, jest ładnie. Ładne niebieskie niebo, może delikatnie tutaj, tak zasnute taką szarą chmurką, ale dzień będzie piękny. To kochani, zapraszam, no nie, dzisiaj na kawę nie zapraszam. Ach, mnie skurcz w nocy złapał. No, magnes muszę zacząć pić. Dzisiaj zapraszam na herbatę. Także kochani, do za chwilę. Jaka cisza, jaki spokój. Słoneczko dziś raniusieńko wstało, chociaż mogło jeszcze spać. Ach, jakże przyjemnie nam się spało, a to trzeba prędko wstać. Już po budkę trąbka gra, tralala. Kochani, no patrzcie, no to jak to, jakie to mi tu melodie do głowy przychodzą. Witam Was na takiej naszej, bym powiedziała, polskiej majówce. Także tutaj. Wczoraj na trasie, jak wracałam z Regensburga, słuchajcie, szaleństwo, wszyscy wyjeżdżali na majówkę. Wszyscy wyjeżdżali, no bo było tak jeszcze, urlopi biorą w piątek, czyli dzisiaj wolny, piątek wolny, no sobota, niedziela oczywiście i poniedziałek. Także tak, majówka niemiecka się rozpoczęła. Czyli relaksujemy się, nie no, posłuchajcie, wszystkim się należy, zgadzam się. U nas ta majówka jest na początku maja, tutaj jest na końcu. Dzisiaj, kochani, kochane mamy, świętujemy 26 maj, tak, wszystkiego najlepszego, jak wspomniałam, ale nie znaczy, że mam nie przypominać, że przecież i ty i ja, gdyby nie nasze mamy, to by nas tu nie było, kochani, no ale ojcowie oczywiście, no zawsze musi być, no tak jest stworzona natura, no i nie ma inaczej. I jak to ktoś kiedyś powiedział, i gdyby nawet skały, to też się nie da inaczej. Także czy chcemy, czy nie chcemy, czy mamy dzisiaj wizję taką, czy inną, to natura potrzebuje kobiety i mężczyzny. Posłuchajcie, kto zna Rammstein, zespół, to wczoraj wydał następną nową piosenkę. Wczoraj o 18 była, można oczywiście w internecie znaleźć. Posłuchajcie, to po 2 godzinach, to, no to jest nowy utwór, to posłuchajcie, obejrzało 650 tysięcy ludzi. No niesamowite, 2 godziny, tylko po 2 godzinach. Ale piosenka jest tak, właśnie, myślę, że jakbym powiedziała na Dzień Matki. Natura to natura.
Chociaż Rammstein w różnych kierunkach szedł, to też jak się śmieje i każdy z nas. Czasem się wydaje, że o, to jak to zrobię tamto. Ale oczywiście, że zaraz może... Wiecie, to jest takie czasem kombinowanie i tak się człowiekowi wydaje, to tak samo jak gra w Totolotka czy każde inne gry hazardowe. No zaraz wygram, no ale ile przegram? To posłuchajcie, to jest właśnie ciekawe. No, ale kochani, witam cały świat. Coś się dzisiaj zwlekam z tym witaniem, no bo Dzień Matki może dlatego. Witam cały świat i wszystkie mamy na całym świecie. Witaj Sylwusia, witam Anusie, witam Gabrysie, witam Ewę, witam nowych, kochanych gości, witam. Nie tylko, może ja myślę, że kochani goście to tak przyjdziecie, popatrzycie, porozglądacie się i zostaniecie. Także witam Zuzannę, witam Helenkę, Ewunia, ale ten ganek Ewy na Śląsku koło Czech. Najpierw pomyślałam, że Czech to jest, posłuchaj, jakieś nazwa miasta, tylko jakoś źle czytam. No koło Czech, no to oczywiście. Jest, mamy Czechy i Słowację, mamy państwo. Także pozdrawiamy Ciebie i tam całą okolicę. Może od razu ktoś z nas, mnie tutaj, nas tutaj z nami jest z Czech, to może, a może na Słowacji? No to tak, posłuchajcie, łapkę poproszę w komentarzu, łapkę. Święto. Świętujemy. Odpoczywamy. Wczoraj, chyba od bardzo dawna, nie miałam takiego, czy nie miałam, no nie miałam, tak mi się chciało tego dnia wolnego. Tyle się działo, to i to. Chociaż posłuchajcie, rzeczy były przyjemne, tylko może było zbyt wiele. I tak pojechałam wczoraj, myślałam, o, jeszcze jutro dzień wolny. No i tak, przyjechałam. Siedzieliśmy wieczorem, siedzieliśmy i tak mówimy, no dobra, no to może jakiś filmik się obejrzy. Nie wiem dlaczego, ale ten sam film oglądamy, posłuchajcie, drugi raz. I jak mi się kimnęło, tak się obudziłam dokładnie w tym samym momencie. I znowu musimy zacząć oglądać ten film, no przynajmniej ja. No mąż chyba dooglądał, ja muszę, bo nie wiem co się działo. A co oglądam, już Wam mówię. Oglądam, posłuchajcie, Fantomasa. Fantomasa oczywiście po niemiecku. I jest z Louisem de Funesem. No ten Louis de Funes, on jest po prostu niesamowity. No trzeba mu to przyznać. No niesamowity. No z tym to się trzeba po prostu urodzić. Joanny, dzień dobry, witajcie. Australia, wszystkie Joanny. Ach, moja Justytka, Justynko, coś chyba jesteś też zapracowana, ale tak powiem, spokojnej pracy życzę, pogody ducha, no i radości, posłuchajcie, no wyjeżdżamy za te granice i tak pracujemy. Oczywiście mojego sąsiada też bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich sąsiadów tutaj na ziemi niemieckiej. I tak, no takie mamy życie. Każdy szuka, szuka, czy znajdzie, nie wiadomo. Ale bardzo fajne są te pytania, bo człowiek przyjechał, zdobył jakąś taką wiedzę. I młody człowiek ze mną wczoraj rozmawia i mówi, że on by sobie kupił samochód. Znaczy sobie, no tam jest tam grupa i ich czworo. Ja mówię, panie Wojtku, jak najbardziej, to tak mu podpowiadam. No przecież ja też tutaj kupiłam, po czym on mówi, tak słucha mnie, słucha, ale mówi, wie pani, nie. Bo ja wiem, on do mnie mówi, że korzystniej jest kupić w Polsce. No i temat, bym powiedziała, by się otworzył. I to dość szeroko, ale... Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Jeżeli młody człowiek uważa, że korzystnie jest kupić w Polsce, ja mam inne zdanie, zostajemy przy swoich zdaniach. A pogoda, jak widzieliście, przepiękna. Piękne, błękitne słońce. Padało, troszeczkę się to poprawiło, bo tam troszeczkę tutaj rośnie. Lepiej rośnie, ta natura taka nasza, no kukurydza będzie rosła, o rzepaku nie wspomnę, także mamy nadzieję, że rzepaku nie braknie, oleju rzepakowego obyśmy mieli. I kochani, cóż życzę, byśmy poodpoczywali, pouśmiechali się, pomachali łapeczką, powspominali, bo przecież życie w sumie to jest takie krótkie. Krótkie jest, może bym powiedziała, jest za krótkie, by się martwić. Trzeba z uśmiechem wyjść do przodu. Cieszyć się. Nie umiemy się cieszyć? Nauczmy się. Podejmijmy decyzję, że od dzisiaj zaczynamy się cieszyć każdą małą rzeczą. I to będzie właśnie piękne.
Nie lubisz słowa piękne? Rozumiem, bo wiele rzeczy Cię wkurza. A może teraz przyjdzie dzisiaj świadomość, że może przestanę się wkurzać. Zacznę się uśmiechać albo zacznę się po prostu z tych wkurzających rzeczy po prostu śmiać. To, co mnie wkurza, to bądźmy ponad to. Przestańmy. Nie dajmy się tym małym rzeczom, małym czy innym, żeby nas denerwowały. O, i to jest zadanie na dziś. Dobre? Czy słabe? Czy niedobre? Co kto lubi? Co kto lubi? Także, kochani, jak najbardziej. Ani to powód, ani przyczyna, aby małe rzeczy nas wyprowadzały z równowagi. A jak sobie poradzimy z małymi rzeczami, to za chwilę poradzimy sobie z dużymi problemami. Bo ten duży problem to jak? On z reguły tak narasta, narasta, tylko udajemy, że go nie widzimy. I gdy przychodzi moment, wulkan wybucha. A żeby ten wulkan nie wybuchł, no to zacznijmy rozwiązywać małe sprawy. Nie, zacznijmy myśleć. A jak zaczniemy myśleć, to i rozwiązania zaczną przychodzić. To do jutra. Pozdrawiam, kochani. Pa! No dzisiaj z herbatą, jak wspomniałam. Ale każdy pije, co kto ma, i świętujemy. Dzisiaj świętujemy Dzień Matki.